jest ta gaśnica. Kurde, gdzie trzyma? No takiego fejla to jeszcze w życiu nie miałem. A przy... Ale wydechy, kurde. No zobacz, jak tutaj się zbiera. No jeszcze rzutko. Dzień dobry. Na wstępie powiem, że jesteśmy cholernie spóźnieni. Mieliśmy być na dziewiątą, a już jest dziewiąta, że tak powiem. Czekaj, to ja tu zwolnię, bo wy... A, zwolnię. Wy nie chcecie, żebym zwalniał, chcecie, żebym przyspieszał. Więc robimy stage 3 w Mustangu. No chciałbym, żeby wyszło te 490 koni. Czy wyjdzie, nie wiem. Jak nie wyjdzie, to będzie stage 4. Wiecie o tym, nie? Więc pytam pewnie już, o tak, 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 łapki w górę, bo to do Rafała idziemy tam do Łysego na hamownię, będzie śmiesznie. Ja bym nie chciał, chciałbym, żeby wyszło już teraz 490 koni. Będziemy zmieniać cały układ wydechowy na MG. Więc jak są tacy fani MG, to łap po górę, byku i szczel suba. Do tego jeszcze będą jakieś front pipes, nie wiem co to jest, nie wiem. Rafał stwierdził, że zrobi coś magicznego do Mustanga, czego nie robił innym osobom. Wszystko tutaj pozmieniamy. Ciekawe, jak będzie w ogóle Mustang brzmiał. Zrobimy testy drogowe. Postaracie się to zapamiętać. Uwaga, 3, 2, taki dźwięk z samochodu. Zjeżdżaj na prawy pas. No. Bo ja tylko te całe przepisowe 130. Wait a minute. Boy. Łap to w górę, to już jest poszedł tubera. Ja patam, Janosik, mi to w filmie nie przerywaj. No zobacz, zobacz, zobacz. A teraz proszę nagrywaj mnie, bo pokażę sztuczkę, którą dzisiaj wykonuję cały dzień. A psik! Ojej, ale mnie na prawo wywiało. Bo czasem się zdarza. Nie kichajcie tak mocno podczas jazdy, tak? Czasem aż was na lewy pas wyrzuci. Dobra. Widzimy się w Szczecinie na miejscu. No kolejny! Ja to ten. A przy... Jesteśmy już, Karro, klasycznie w Szczecinie. O, gdzież indziej mógłbym być. Zobaczmy, co stoi na podjeździe. Tutaj Z1 Karro, czyli GTR Rafała i Kamili. Tutaj mamy S8, która będzie robiona na 700 koni. Tam jest sztrucel, tu jakiś Land Cruiser, ale pokażę wam coś fajnego. Za sekundę pokażę wam też wydech. Tam już go widzę. A przed nami znajduje się E55 AMG, a czy przepraszam, E63 AMG, ale chodzi o silnik 5.5 V8 biturbo, którego Rafał rozkuje na 700 koni i 1050 momentu obrotowego. Także na grubasie. Wiem, że już pewnie czekacie na Rafała, aż on się pojawi, bo gdy on się pojawi, zacznie być wybitnie zabawnie. A tymczasem trzeba zaprezentować wam najnowszy wydech, który będzie spawywany dzisiaj do Mustanga. Uwaga, znajduje się w tym miejscu, widzicie tą prostą rurę. To do Mustanga. W tym miejscu przeprowadzamy małą modyfikację. Zobaczcie, to jest takie zwężenie. Ale wydechy, kurde. Pozbywamy się go całkowicie. To wycinamy. Rafał już przygotowuje nowe. Więc nie ma możliwości na to, że gdziekolwiek lub w którejkolwiek chwili pojawi się jakiekolwiek zwężenie w tym wydechu. Po prostu przelód. Ale mam katalizatory sportowe od MG. W ogóle cały układ wydechowy będę miał z MG. Więc myślę, że fajnie. Zobaczymy, ile wyjdzie. W ogóle patrzcie, jaki zajebisty jest X-Pipe. Tyk, tyk. No torpeda. Dobra, łopczajta z muzyką. We'll be right back.
nagrałeś co chciałeś? Nagrałem. No to wyjazd. Ale grzecznie, proszę. Wyjedziesz mi autem. Tym E6-3? No a co nie mówię? W takim przelocie? Na takim przelocie? O, ale nie, ale wiesz, no, ostatnio robiłem GLC63, cały tłumik końcowy, zrobiłem pełen przelot i klient na co dzień taki. Aha. To nagrywasz, prawda? No dobra, no, dobra, to go spuszczaj. Rafał wydał mi jakieś dziwne instrukcje, gdzie mam zaparkować Mustanga. Chłopak za minimum 100. A potem mam zaparkować E6-3. Jestem wreszcie ciekaw, jak to drze mordę na przelocie. Mam nadzieję, że wy też. Już zjeżdżam. Wow. Nie ostraj się. Chciałem takie kupić. Czy nie, żebym chciał dalej, ale... Nie stać się. Nie, no nie gadaj, dałbym radę. Tak? Na raty. Cicho, cicho. Rypniemy mu, rypniemy. No, to daj lekko gazu. Daj na parking. Dałem. No, dokładnie. No, nagraj z zewnątrz, pokaż im. Fajne. I to będzie miało mieć ile koni? 700? No, pod 700. 700 koni, 300. No. A to, że tak szedł z sania nagle, no, to jest dogrzewanie katalizatorów. Aha. Na początku szybko dogrzewa katalizatory. Łysy poszedł. Daj to pojebie! Dobra, Rafał robi Rafałowe rzeczy z moim nowym wydechem, a ja tymczasem ogram wam Carro. Boże, co ja ogram nie Carro, tylko waszego GTR-a Carro. Ładnie go nagram, no co, nie chcesz? Tam jest lepszy, na hamowni. Na hamowni GTR jest lepszy? No. Nara! Nara! Tu w środku nic nie ma. Aha. Coś czuję, że jak otworzę maskę. Paka maskę. Co pod maską? Co pod maską? No ja to zrobiłem na 740 koni. Teraz byliśmy nim na Poznaniu na torze. Czyli tam jest hybrydowa turbina? Tak, no. Turbiny hybrydowe. Ale zakuty jest silnik? Nie, serio. No to, no to w końcu jednie, to jednie. 2,17 rok to poliw. Nie, 2,18. Ale to i tak czy siak jednie. Czemu? No z taką mocą, gdzie to skrzynia nie wytrzyma. Nie każdy jeździ tak jak ty. A przed chwilą dopiero wróciliśmy z toru. No wróciliśmy z toru, byliśmy w sobotę latać. Ale cały dzień go upierdalaliśmy. Ale góra jest zmieniona. Co jest zmienione? Nie, tylko pokrywa jest zdjęta. Pokrywa zdjęta, są... Doloty Forge'a, intercooler Forge'a, wkładki KNA. Czekaj, Rafał, słuchajcie, bo wyszło teraz, że okazało się, że Rafał w zeszłą sobotę, kiedy ja mieszkam w Poznaniu, był w Poznaniu, GTR-a po torze i mnie zaprosił. Nie przyjrzyłem faktów. Chcę się poskarżyć Kamili. Dobra. A to idź do Kamili, ja dowiedziałem się w piątek, że jadę na to. Aha, dobra, mniejsza w to, idę ograć twojego gitera, pokażę no. Im twojego gitera. Brzydki, okropny i ulany, za tą akcję z tym moim, nie? No. Jak on kurwa nie zabrać, ale to jest bezczelny sam. Nie, ale to jest Rafał po prostu, on ma kurwa świat. A wracając, uwaga, presentation, alu. Dobra, to presentation gitera Rafała i Kamili. And I'ma get it right, then I'll sight like co się k***a śmiejesz k***a? Gwiazda Hollywood. Mam na to certyfikaty 4. Patrzcie co spostrzegłem. Łysy zaraz będzie wymyślał. Łysy powiedz co to jest z j***a Łysy. Wszystko. No jak wszystko k***a? Przecież to pustą ochotę ty robiłeś. Zaczynając od właściciela. Dobra, pokazuj, opowiadaj. No ten gnój taki, że... No, dawaj, no to co jest? Co jest? No to jest nie tak, no. Wszystko. Te kąty są za mocne, ten kąt. No. Tu jest ponad 90 stopni. Trzeba zrobić tak, jak tam jest. Zobacz, jak tam idzie ładnie. No.
I mówi, no że... i tutaj to go dławik, to jest o, w tym miejscu jest największy dławik wydechu. No. Tu ma średnicę nawet chyba nie 50 mm, nie? No. I teraz tak, wyszło nam 460 koni, ile teraz planujesz? Tu zaje pierwszy, powiedz. Z 3 dychy więcej. A co to? 490? Co, znowu coś cieknie? A cieknie. Meanwhile. Nie wierzę, to coś no... Ja... czekaj. Nie, to jeszcze woda jest. Nie, ale zaraz mi za... Ej, ale co to jest? Czekaj. O kurwa, poszło. I coś podczas jazdy poszło. Świeży no temat. Zobacz jak tutaj się zbiera. No, świeżutko. No, dobra, no to muszę go opuścić tu mnie. Patrz, już mi kropisz to kurwa. Ale wjechała akcja, ale fail. Dobra, odsuńcie. Obstawiam, że to jest to co było ostatnio, czyli pokrywa od zaworu. A czy nie? Tak, no możliwe. Tak. A robiłeś? No robiłem, ale jest nowa. No. To możliwe, że druga teraz jebła. No. Ale którą robiłeś? Prawą. Od pasażera. Tak. No to jak ty... Ale ty... No i to grubo lek. Tak. Chyba coś muszę podłożyć i tak podłożę. Także... Be right back. I wy... mu się ten... prawdopodobnie ukrywa na boku strony kierowcy. Ogarną być. Jutro może... w Mustangu. Halo, Kondziu? Tak? Co ty jak byś na kasu był? Słuchaj, kolego! Co? Kondziu, słuchaj, pamiętasz, mieliśmy lewą pokrywę zaworów w Mustangu, bo tam był przeciek, nie? I kurwa właśnie w trasie w***a mi prawa. Lewa się w***a. Znaczy, w sensie od strony kierowcy. No pewno, no to klasyk, ale wiesz, tam nie można uszczelnić, tylko trzeba całość zamówić, nie? Bo to całość się zamiata tą pokrywę. Dobra. A, no. No dwa, dziękuję, no czekam na kontakt, cześć Kondziu. No takiego faila to jeszcze w życiu nie miałem. Ale ogarniemy, no cóż, trochę znajomych mam w szczęściach, więc rachuciach jakieś części powinny przyjść. Mechanika też będę miał. Dobra, jakoś to ogarniemy, ale ostry fail. Dobra, my robimy dalej wydech, bo trzeba to zrobić. Potem robimy pokrywę zaworów. Ale fail. Sebuś, jak będziesz to montował, to dobre memy niech tu lecą, nie? O, jest Kama. Kama, pomachaj! No, Kama jeszcze nie wie, że się autor... Kama, Mustang się pokrywa zaworów przecieka. Dupa, co? Bardzo przyjemnie. Przejęłaś się. Cześć, Blancio! A tak, jak zawsze jesteście w Karo, tam takie dwa Maltańczyki są. Słuchaj, weź zadzwoń. Już zadzwoniłem po części. Pani skomentuje ten fakt, że udało mi się ogarnąć części. Dobrze? Tak. Doskonale. Szczęśliwa, że są pieski? Tak. Idealnie. Blanka! Chodź tu, Blanka. Nie. Chcesz do filmu przyjść? Do mnie czy nie? No ty mała mędzio, ty jedna. Oj, jak mogłeś? Zobacz jakiego pecha mam ostatnio, co? Mam pecha? Teraz tak, mają jeszcze iść łapkę w górę. Mają jeszcze łapkę w górę. No spójrz się tu na mnie. Mama wyjechała, mamy nie ma, tu jestem. Łapa w górę. Łapa w górę, dawaj, hop. Łapa w górę. No, tu kucho nie moje. Mustang roz... Leje się, o, olejem. Wszystko oczywiście wina Rafała. Bo gdybym miał firmę w Poznaniu, to by tak się nie stało, musiałem tutaj jechać trasę. Częściej kurwa nie ma. Więcej klientów byś miał w Poznaniu, życia byś nie miał. Patrzcie jak profesjonalnie montuję wydech. Pięknie. Tutaj je... Siadło. Bez młota to nie robota, nie? No. Nie, ładnie siadło. Tu macie maflery. Patrzcie jak ładnie wyglądają. Śliczne, ładne i powabne. Folia do wypalenia. Rafał i co? Ogarnąłeś mechanika? Nie. No jak nie? Normalnie. A ogarniesz? No bo... Sam będziesz wymieniał. No ja kurwa. Chociaż myślę, że będę radę nawet. Ty byś dał radę, tylko ty czasu nie masz. Ja tak rzeczy nie robię. Ale kiedyś robiłeś, powiedz, że robiłeś. No kiedyś robiłem. No patrzcie jakie ładne no, tutaj. O. Jak byłeś młody i głupi, tak? Teraz robisz tylko wydechy. Tak. Wydech. Nie, teraz się tylko... Aż mi wącik się spoci. No dobra, montujemy ten wydech. Jutro będziemy, ale ładne są te srebrne końcówki od MG.
Panie, jak to jest zdrowa jednostka, tutaj nie ma do czego się dopierdzielić. Niebity, jeżdżony do kościoła, widać, że nieżyłowany. Piękna robota. Katalizatory nawet ma. No ma. Ene duelike, fuck. Nara, Rafał, nara. Uła, uła. GTW! To były czasy. No, no, zobaczmy, co się dzieje. Uła. Taka ciekawostka. Rafała poznałem 3 lata temu. Albo 4? Za długo. Ej. Za długo. No ale tak, w ogóle dzisiaj dzień dziecka, więc wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, które ty już pewnie miałeś, ale masz od Saszki. A ty z okazji Dnia Dziecka, gdzie mi się rozwijał stank w trasie do Szczecina, możesz jeść łapę w górę i wbić na Instagrama. Strucel ty mendo. Kurwa, dzięczniku. Wracając. Ciekawostka. GTW, tutaj Rafała i Kamili, jest RWD. Powiem się, o kurde, ty kozaki, pewnie bokiem lubią latać, czy coś tam poz***ać. Kurwa, mordo. Po prostu, jak poznałem Rafała, tak mówię, 3-4 lata temu, wtedy jak poznawałem go, przyjechałem swoim GTR-em białym. I mówię mi tak, a wiesz co, na tym moim to RWD mam cały czas, bo muszę tam, wiesz, sprzęgła powymieniać tutaj, odpiąłem napęd, zrobię to za jakiś miesiąc, nie? Rok później. Nie no, zrobię to za jakiś miesiąc, 2 lata później. Zrobię to za jakiś miesiąc, 3 lata później. Zrobię to za miesiąc. W tym roku, 2021, przyjeżdżam do Carro, a GTR dalej jest RWD. Także ten. Rafał, kiedy zrobisz napęd w GTR-ze? Nie wiem, nigdy. A co na to Kamila? Kamila ma wy... Nieprawda. Nie? Nieprawda. Nie mam czas. Nie kłam w żywe oczy. A to miał być taki prosty odcinek, nie? No, ale już tu chcę zadbał o to, żeby odcinek był zajebisty, tak? Bo odcinki są tylko zajebiste. Tu non stop coś się dzieje, widzicie, nie wiem, przyjechać, zrobić dzisiaj pomiar, hamownie, wydech, jak po... Nie! Nie, Kolektor, nie. Nie kolektor, tylko ten, pokrywa zaworów, jest, druga! 2 miesiące temu dopiero jedno wymieniałem, i zajebiście, to jest właśnie to. Kocham to w tym samochodzie, słuchajcie, Strucel dba o to, by odcinki były dynamiczne, były ciekawe, były kształcące, żeby była adrenalina i emocje, tak, wiecie, to na telefonach, halo, macie pokrywę zaworów? Nie. Halo, macie pokrywę zaworów? Nie. Przedni w poli, który lot, proszę podać mi. Nie mamy, dzisiaj wyślemy Kurier Express, Pani UPS, Express, może DPD. Bo jest mi winien 7 płyt CD-ROM. I tak siedzę. Rafał już pół samochodu skończył z wydechem, a ja tak, mam. Zamówiłem zbud do części. Ach, Strucel, ty to jednak wiesz, jak to tak emocji dołożyć w życiu, żeby fajnie było. Mogę to podsumować tylko jednym słowem. Ja p***e. Rafał! No? Słyszałem, że mechanika ogarnąłeś. Jaki k***a stężystaś ty. Tak, ogarnąłem. Będzie tam na starym warsztacie czekał na tam, gdzie kiedyś było Carro, nie? Tam. Naprawią i co? I potem hamownię jak naprawią, tak? No. Jak będę miał czas. Ja jutro mam co innego do roboty. Dobra, tutaj. Dobra, dasz radę. No. On tak w spokojnie, będzie hamownia, będzie tuning. Zobaczycie stage 3 dzisiaj jeszcze. Znaczy, wie to dzisiaj, a ja to raczej jutro. Czas na cold start GTR-a. Raffaello będzie wyjeżdżał. Seryjny wydech mam. Wyjechali nas w Poznaniu. Przyjechaliśmy na Y-pipe. No. No i zmierzyli nas 102 dB, a jest 98 i... Na seryjnym? Serio? Tak, no. Jezus Maria! Tutaj jestem, tutaj kurwa. Gdzie? Tu. No. Minimum powagi. Minimum. No minimum. Jezus Maria! Ojciec poleciał! To ten, tak się zaczyna zdanie. To ten, nie? No. Także tego. To ten.
Rafała zostawiamy, żeby robił Rafałowe rzeczy i montował tutaj wydechy. My jedziemy, ja lecę do hotelu. Idź spać. Przespać się. Zajechany życiem. 3 godziny spałem. 4 było. 4 godziny spałem. No, dobra, idę robić. No, idzie Rafał, idzie robić, a ja idę odpocząć. Zobaczymy się przy efekcie końcowym. Pokażę wam cały wydech od spodu. Jutro jedziemy do mechanika naprawiać Mustanga. No i jutro też robimy pomiar na hamowi i zobaczymy, czy będzie to 500, 490 kunia. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie kciuki, łapa w górę. Nie Rafał, łapa w górę? Nie suba! Dobrze? Tak. Rafał youtuber. Normalnie, da, Rafał robi roboty na maksa. Tak. Kto uważa, że odcinki z Rafałem są zajebiste, to pisze w komentarzach więcej odcinków z Rafałem, nie? Tak, Rafał się to wartościowuje. Wydech jest założony. No i weź, z nim się dogadaj ty. Rafał, dasz przez chwilę ciszy, chwila ciszy. Dlaczego? No bo próbujemy nagrać film. Dobra, to idź nagrywaj. O twojej ciężkiej pracy. Idź nagrywaj, ja się z siebie pośmieję. Dobra, Rafał zamontował cały układ wydechowy. Pyk. Obracam was i pokazujemy, jak to wygląda. Mamy maflery, bardzo ładne. Idzie to w ten sposób. Łączy nam się Dix Pipe'a. Tutaj w tym miejscu wykonana jest praca Rafała. Zobaczcie, w tym miejscu było cięte. I Tom, jak to się nazywa? Front pipe. Te front pipe'y zrobił Rafał. W tym miejscu zaczyna się wydech MG. To jest łączenie z katalizatorem MG front pipe'em. Pokażę wam wyglądał seryjny, żebyście mieli porównanie. To był seryjny front pipe. Myślę, że różnica jest zasadnicza. Człowieku! Przecież ja jestem normalnie pracowity, pomocny, zawsze youtuber w boju, w trójboju i we wszystkim. Rafał mi dzisiaj spokojnie daje. Tak to wyglądało wcześniej. Rafał mówi, że będzie darło mordę. Będzie darło mordę? Strasznie będzie darło mordę. Uszy będą kończyć. Dobra, łapcie muzyczkę, ogram wam to z muzyczką i zerknijcie co i jak. Puszczaj Rafał. Robimy cold starta. Zobaczymy, jak drze mordy na coldzie. No i wiadomo, jutro przeprowadzamy naprawę. Będziemy wymieniać lewe zawory, lewą pokrywę zaworów. Więc jutro są mogą być naprawione. Zawory to może się złapać. Kurde. Jesteś głupi, nie? No ale pokrywę zaworów, no tak. No, no nie mogłem cię powstrzymać. Ale jak klient kupował, to było to 490. Od 400 do 500 koni, taka rozbieżność. To tylko Ford. Ford, gówno Ford mówisz? Dobra, podpinaj akumulator i odpalaj go, ja to nagram, pokażę, jak wygląda cold start na nowym wydechu. To taką modyfikację warto przeprowadzić. Kama, odpalaj! W pewnym momencie... Naprawimy pokrywę i ten, zostaniecie na ciolej. I sąsiedzi cię zaje. Fal k***a i kotłuj. Witam w kolejnym dniu. Przyjechały części z naprawy Mustanga. Jest mój widz. Podrzucił mnie. Słuchajcie, do tego jeszcze ogarnia wypożyczalnie, więc dzisiaj przejdziemy się Meganką Trophy. RS Trophy, no. RS Trophy, więc mega kod. Ale najpierw zawieziemy Mustanga na naprawę.
Potem pojeździmy Meganą, pokażę wam tą Meganę, jestem sam mega ciekawy. No i na końcu zwiększamy moc, zobaczymy czy wyjdzie 500 kunia w Mustangu, albo 490 chociaż. O, Byniu, tu skręcamy, tu skręcamy. Dobra. No bo trzeba pójść do bankomatu i zapłacić pęgę dla Carro. Dobra, to widzimy się na miejscu. My już w Carro, a to zobaczcie co Rafał zmontował. Rafał sam stworzył wydek do E63. Sam. No tak powiedziałem. Z pomocą Pana Boga. Z pomocą Pana Boga. Ile on tam wychodzi, taki wydek, jakby ktoś chciał kupić do E63? Sporo. Jedziemy do warsztatu. Słuchajcie, zaopatrzyłem się w gaśnicę, taką konkretną i porządną, bo olej poleciał na wydech, na kolektory, dlatego lepiej dmuchać na zimne i mieć konkretną gaśnicę w samochodzie. Odpalamy i jedziemy. Jak on zajebiście teraz chodzi. Wy to słyszycie? Nie. Nie wiem, czy to oddaję. Sztuce tak nie brzmiał. Dobra, jadę. Czas jest cenny. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale dymi się za mną. W życiu w takim stresie nie jechałem, nie? Dobrze, że jest ta gaśnica, ale naprawdę leci za mną dym, nie? Jak ktoś z tyłu patrzy, to się pewnie śmieje, nie? Ale tak naprawdę jest olej, który przepala się przy kolektorach. Stoję na odległości 300 metrów w korku od 10 minut i opowiem wam żart o Szczecinie, który powiedział mi Wojno. Bo tutaj całe miasto jest rozkopane, jak przyjedziesz do Szczecina, to spodziewaj się, że kilometr idziesz to około godziny. Nie żartuję, jeżeli jedziesz z prawego brzegu na lewy brzeg. To czas na żart. Prezydent miasta Szczecin wsiada taksówki i mówi: panie, jak najszybciej do centrum, muszę dojechać, ważna sprawa, naprawdę bardzo ważne dokumenty do podpisania. Lekarz mówi: panie, pół miasta pan rozkopał, nie ma szans, że pana zawiozę w takim czasie, nie ma opcji, no co najmniej 30-40 minut jazdy. Błagam, zapłacę ile pan trzeba i tak dalej, wszystko wsio. Jednak taksówka z niego się patrzy, on już taką litością ten prezydent błaga, mówię: dobra, zakłada pan worek na łeb i wtedy pana zawiozę, ale czemu? Zakłada panu, pan inaczej nie zawiozę. Prezydent założył worek na łeb. Ruszyli, trzęsie go, tam trzepie, lewo, prawo, patrzą, po 5 minutach dojechali. Prezydent się patrzy na taksówkarza: jak pan to zrobił? A taksówkarz do prezydenta Szczecina: nie powiem panu i nie pokażę, bo to też pan rozkopie. Dosłownie. To już jest przegięcie pały. Tu jest mechanik, tu jest kolejny korek, a tu jest wjazd. Stoję tak 5 minut. Mustang zostawiony, naprawiam go za jakieś 2-3 godziny, a ja tymczasem idę z buta, bo będzie szybciej. Bo chłopaki stoją jakieś 1,5 kilometra ode mnie w korku, ale ja dojdę szybciej z buta niż oni by dojechali tutaj samochodem, także spacerek. No, natomiast łapy w górę, szczęść, kurde. A ja lecę, nie, no daj spokój, patrz co się dzieje, patrz to. Welcome in Szczecin. Mordeczki, patrzcie to. Czy wy to widzicie? Do tamtego wysokiego komina jest korek. Tu cały czas tędy i tam w cholerę i jeszcze tam do całego mostu. A tam są chłopaki z Megan RS Trophy. I z buta do nich idę po auto. Będzie szybciej. Przyjechali! Wyjątkowy kluczyk, jest to mega ciekawostka i mega bajer. Patrzcie, wkładam klucz do kieszeni, ręce w górze, idziemy do samochodu. Samochód sam się otworzy. Już się otworzył, wchodzimy. Ta-da. Słuchajcie tej muzyczki. Zamykamy drzwi. I teraz możemy jechać. Szybka recenzja Megan RS Trophy. Moje mordeczki, 1.8 turbo, 300 koni, przód napęd, ślady z wydechu kartoflami non stop. Oczywiście furkę możecie wypożyczyć w tej wypożyczalni, tam w opisie będzie podana furka, znajduje się w Szczecinie. Czy to popierdziela? Fajne to jest, słuchajcie, mega to zapierdziela. Nie pokazuję wam teraz licznika, ale widzicie piękny widok z nami, pełną bombą lecimy. Ej, rzeczywiście to idzie. To idzie lepiej niż nasza E-klasa. Na 3 litry diesel. Dobra, dobra, ja jeszcze nie znam tego samochodu. Dzisiaj nie sprawdzałem, halo, halo, muszę się uspokoić. Wiem, że wy tego nie słyszycie, bo mega wyciszony samochód. To jest naprawdę duży plus w tym samochodzie. Ale tak kotuje kartofla z tyłu, że to się w pale nie mieści. Zobaczmy, jak zbiera się ze 100, ale o 60 mogę się mylić. Dycha. 20 więcej, 30 więcej, hardcore matematyka, 40 więcej,
chłopiec i kartofle. Mega furmanka, w ogóle ten kolor żółty jest mega zanowisty. Mam nadzieję, że prezentacja wam się podoba, ja się tak łapał w górę, ale powiem wam szczerze, że fajny samochód na daily, wygodny. Tutaj w ogóle kubły sportowe. Chłopie. Kurde, gdzie trzyma? Pani operator, trzyma się. Pani gotowa? Sprawdzamy przodu. Trzymam panią operator. Lewy, prawy. Kurde, się trzyma, pieprzony! Kuba, jak ci się podoba Megana? Zajebista jest. W ogóle skręca jak wózek widłowy. Można bokiem parkować, nie? Nie no, nie wierzę. To akat jest naprawdę hardkorowy. Trzymanie boczne, perfekcjoza deliciosa. Kurde, Megana, zaskoczyłaś mnie. Fajna furmana. W ogóle spalanie jest takie duże. Słuchajcie, w mieście 6 litrów. Czy to jest dużo? No nie dużo. Jest całkiem alright. Tylko z fajniejszych rzeczy, z takich bajerów, które warto wam powiedzieć, to zerknijcie sobie tutaj teraz na ten ekran. Pani operator, poproszę. Mamy tutaj w cholerę parametrów. Prędkość, power, torque, brakes, wszystko, bary i tak dalej. Zobaczcie, ile tego jest. To jest ten specjalny Megan. I w ogóle ciekawocha. Wiecie, że Megana ma skrętną tylnią oś? No to jest top. I patrzcie, my skręcamy, to nam pokazuje, co tu się dzieje. Naprawdę rakietowa. W ogóle czasy, słuchajcie, odpalamy sobie, jedziemy. Popy, klik, startuwa. Startuwa, ta startuwa, my to zjeżdżamy, nie? Paki safe call, naprawili Mustanga, nie ma wycieku. Właściwie już wyjeżdżamy, zmierzamy na hamownię, zobaczymy, ile wypruje koni. Mam nadzieję, że będzie prawie 500. Kuba, no? Strzel liczbę. Ile będzie koni w Mustangu? Od 480 do 500, strzel liczbę. To dwa. Ile jeszcze raz? Jeszcze raz, kurwa. Nie, to będzie ciągiem. Od 480 do 500, strzel liczbę. No, chcemy więcej niż 500, nie? No nie będzie więcej. No jak, do pół tysia? No strzelaj no! Nie wiem, dla mnie 90 jest zajebiście, mordo, o czym ty w ogóle mówisz, nie? Słuchajcie, jak to trze mordę. Ja raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Wyższa temperatura i co będzie więcej, mniej kunia? Nie wiem. Bo cieplej jest, nie? Chcę iść do domu. Chcesz iść do domu, ale jeszcze schamować musisz. Schamujesz ładnie? Schamujemy i kurwa muszę i tak jeszcze klasę skręcić. A jeszcze przejażdżka przed tym Mustangiem. No, zajebiście. Dobrze, jutro wolno. I nie może wydechu teraz ładnie robić. Hamownia też się popsuła. Hamownia też się popsuła? Rafał, pokaż, jak to ładnie robisz. O, zobaczcie. A czemu to robisz, Rafał? No, bardziej... Lepkość równa się przyczepie. Rafał się zaciął. Kuba jest bardziej miękka, bardziej się klei do rolki. Co tam? Rafał, powiedz coś śmiesznego. Realny wynik. Realny wynik 390 na gorącym, czyli na zimnym byłoby opodwieczone. Znaczy no wtedy hamownia nie była jeszcze rozgrzana, według mnie drugi pomiar jest najbardziej realny. No tak około 490 koni średnio wychodzi. Aha, bo teraz najlepszy pomiar przez... Najlepszy był 496, najgorszy 485. Na spuchnięty, no, ale nie? Mamy 27 stopni na hamowni, więc dzisiaj
warunki nie sprzyjają. Czyli tak naprawdę przy niskiej temperaturze udałoby się 500, myślisz? Myślę, że tak. Na pewno. Na 100%? Na pewno, a czekaj, ile mieliśmy wtedy? Wtedy mieliśmy 10 stopni. No, no to zajebista jest pogoda wtedy do hamowni, nie? Niby wentylatory są zajebiste, ale... To teraz jednak... oficjalnie potwierdź, że jest taką okejką, że jest 500 kunia. Jest 500. Here we go! Czyli 40 koni, no 30 momentów. Jest torpeda, mamy 500, mamy 500. W temperaturze 29 stopni, tak? Żeby nie było, nie. 27 stopni. 96 koni. Czyli w najgorszych możliwych warunkach, bo jest upał jak cholera, ja się topię. Wyszło nam 496 koni, czyli mamy na pewno 500. No jestem w szoku, no aż nie wierzę. Co mnie nazywasz, o co chodzi? Mam z tobą takie ciężkie życie, powiedz. Weź, bez komentarza. Taki na pasek, historyczne wydarzenie. Historyczne wydarzenie. Ja mam 0 punktów przez 15 lat. Naprawdę. Serio? No oczywiście. A Kamila? Też. Serio? No. Dlaczego mnie tak zatrzymują? No, jeździć trzeba umieć. No nie. Listy bojowe, Rafał w akcji. Podsumowując, przyjście ze sztrucem, ostatecznie udało nam się go schamować. Wyszło 490 koni przy temperaturze 27 stopni. 27 stopni. Czyli jak to Rafał powiedział, jak będzie 10 stopni, 15, to wiz 500. Super. Jestem z ciebie dumny. Jest zajebiście. Zaraz jeszcze sprawdzimy, czy nie jest przypadkiem olej pod silnikiem rozlany. Tak, profilaktycznie, ale z tego co patrzyliśmy nie było. Więc jest gitara. No i chyba to jest najszybszy mustang, jakiego wypuściłeś. Patrząc na te takie parametry, nie? No bo tam ile wyszło? 6 koni szybszy niż ten, co miał taki sam setup, więc sztucer zdrowy. Co prawda po przeżyciach, ale zdrowy. Także jeżeli chcecie robić swoje samochody w Carro i mieć taki sam setup, bo taki sam setup będzie też innym stawiać, nie? To śmiało piszę sobie do Carro, do tych hamowni ze Szczecina. Wszystko przygotowuje Rafał. Tak naprawdę teraz już ma gotowy wrzorzecz, który przetestował na mnie, na Mutancie. I wyszło całkiem naprawdę nieźle. No i myślę, że z taką mocą polecimy sobie na 1,4 mili tak do zabawy i całkiem sądzę. Ale ja już mam dragi, wiesz, mam dragi. Tak, to samo co jest logik. No ale reasumując, bo tu Rafał przerywa mi, bo się wtrącał, on gwiazdą jest największą tego filmu. Chodź do Rafał na koniec, chodź tu. Chodź tu. Dobra, no kończ gadać, ja rozpinam. Patrz jaka małpa. Dobra, trzymajcie się, widzimy. No. Łapka w górę, kliknijcie, suba, end, koniec. Hala!